A my wchodzimy w zameczek, który przebuduję, jak będę mieć fundusze. A tymczasem lecimy tu i tutaj, wszędzie, byle gdzie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co tu jest? Tu jest strzelec. Strasznie dużo drewna mam. Bardzo. Tu jeszcze sobie popykamy trochę. Trzeba przebudowywać te wszystkie zamki. No dobra. Tam centaur jeden to trudno się mówi. Dobra. Mogę posiłki, ale nie, nie chcę posiłków. Chcę turystę, czyli bohater nie traci punktów zbierając jakieś tam przedmioty. Teraz tu. Teraz tu. I znowu ruchu zabrakło, ale jest czacik. Ale póki co to na razie jeszcze tutaj sobie wybuduję. Co nieco. O, choćby nawet jeszcze raz. I więcej się już nie da. Ale po prostu na razie chciałem to wybudować, żeby kasiorki więcej czaskać. Potem najwyżej jeszcze z handlu. No nie. Nie wziąłem skrzyni. Co to ma znaczyć? Ach, jakie to wszystko jest złośliwe. Zobaczmy na czat, co tam pisze. O. Elo, ale nuć wolę Heroes 6. Wypierdalaj, Marku. Heroes 6 grasz, a nie trójka. To po coś kupywał szósteczkę. Mogłeś zobaczyć, zagrajmy. Sup, sup. Sukin syny. Kto wygra mecz? Polska, kto? Polska, kto? Polska, Polska, Polska. No niestety Polska już przegrała. Boli mnie kolano. Przepraszam. Odbiło mi się. Hell yeah! Polish rules. Chłopaki do boju. Kurde, jak dużo tych polskich komentarzy. Polska, Polska, Polska. Dobra. A jeszcze wracając do tych kryształów, co mówiłem podczas. Mają O! garnizon. Zbyt mocny jak dla mnie. Ale później się nim zajmę. No, bardzo mocny. Wracając do tych kryształów, co tak mówiłem ciągle, a wy się głowicie, czemu cały czas mówiłem kryształy? Znaczy, czemu mówię diamenty? Tak? Już nawet nie pamiętam, jak to. No, że diamenty mówię, tak? A to są kryształy. No ale. Wy coś tam mówicie, że. Ćpiesz w Minecrafta. A ja w ogóle nie ćpię w Minecrafta, ja. W ogóle nawet nie gram w Minecrafta, jakbyście nie wiedzieli. Ja po prostu nie znoszę Minecrafta. O, tu jest za dużo wojska, chociaż. Nie szkodzi spróbować. O, bardzo dużo strzelców. Damy rozegraj, chociaż pewnie dostanę jeszcze więcej w dupsko niż by to było podczas szybkiej rozgrywki. Nie mogę tu tego dać. Wezmę tutaj. Dobra, posiłki. I trzeba tego trzaskać szybko. Ten będzie tak. Ten podejrzewam najpierw sobie użyję zdolność, więc oleję sprawę jego zasięgu. Sobie przejdę tutaj. Jednak przyleciał, to dobrze. A, wpadłeś w pułapkę. A jest jednak, to dziwne. Może trzeba mieć więcej tych jednostek. Dobra, trzeba osłabić tego. Potem będzie mi ostro w dupę dawał. Czemu to tak przycina wszystko? Czyżby wysokie grafiki ustawiłem? Ale i tak jest słabo. Najsłabsze chyba ustawiłem, z tego co pamiętam. Więc nie powinno być takich cudactw. Dobra, weź to. Weź
na tego. Jeszcze raz strzel sobie. Ty też sobie rzuć bumerangiem. O, jeszcze harp może zaatakować. Bardzo dobrze. O kurde. Nie spodziewałem się tego. Zapomniałem, że mój harp nie jest ulepszony. Co jest? Czemu to takie? Czemu nagle? Nie wiem, co to... Co ja w ogóle zrobiłem? Dobra, nieważne. Kurde, mogę przegrać to jeszcze. Ej, nie najlepiej mi idzie walka. Co innego z graczami. Jeszcze musiał sobie tak gry wstanąć, że ja pierdzielę. No. No i przegram. Kurde. Głupi, zasrany. Gryf jeden. Popa, praniec. No cóż, mogę sobie tu najwyżej uciec. I nic nie zrobiłem więcej ciekawego. Ten, no to co? Pułapkę, no właśnie, pułapkę mogłem dać. A tam tu zobaczymy, co będzie. Z ciekawości, tak, zobaczymy sobie. No nie, tak na pewno nie stanę. Tak staniemy sobie. Nie, no to nie ma sensu w ogóle. Wnerwiłem się. Wczytujemy, nie ma co. Bardzo się zdenerwowałem. Chociaż po tym nie widać. A ja łyknę sobie soczku. I podziwiajcie Tarzana. Dobrze, że mam jeszcze jedzonko. Zaraz będę się nad wami pastwił ponownie, jak ktoś tam powiedział. Sturm, ale się pastwisz. Dobrze, że mam krokieta w lodówce. No to jedz tego krokieta. Na co czekasz? Może goloneczkę sobie weźmiesz, orkowie jedzą mięcho. O, jakie brzydkie teksturki nie ładują się. Dobra, olecz tego gryfa. Wracamy tu do zamku ludzi i zaraz go przebudujemy. O ile będę miał kasę. Mam kasę, to go przebudujemy. I od razu przyspieszę. No. Szybciej. Dobra, przyspieszamy to. Bo teraz jeszcze zamula trochę, ale następnym razem wam pokażę. Zamula trochę przez to, że jeszcze się tekstury ładują. Tu już nic nie wybuduję. A tu... Kasy. Może targowisko sobie walnę. Chociaż kasę i tak płacę. Tam już następny wilk sobie chodzi. Tu jest tak, tu jest tak. A tu mogę wyszkolić. Mogę tak, ale tu znowu nie mam surowców. To sobie na razie harpie będziemy mieć, a centaury na następny dzionek. Następny tydzionek, że tak powiem. Wejdź do zamku, by zrekrutować swoje wojska, Sandorze, czemu mnie nie słuchasz? Czy coś jeszcze wybuduję? Nic nie wybuduję. Nawet nie wyszkolę wszystkich jednostek. Trudno się mówi. Ale muzyka nawet fajna jest. Tych orków. O, dobra. Już się skapłem wcześniej. Grupa orkijskich wojowników schodzi pod ziemię, pod bacznym okiem gwardzistów i kuszników. Matko Ziemio, znam tych orków. Burilk, Bokech, Kuroe. Zniknięci z ziem gryfów po napadzie Gerharda. Sławoj przegnał Gerharda, ale orkowie zniknęli. Czuję, że wilkowie wzięli ich w niewolę. Nie podoba mi się to. Za broń! Za hordę! Oczywiście atak. Jaka strata. Dobra. Kral! Haha! Dobrze cię widzieć! Dobrze być wolnym pod ojcem niebem! Kto ten Osesek? Sandor, syn Sławoja.
Matka Ziemia łaskawa dla orków. Syna Sławoja posyła. Dobry, jak ojciec. Możesz odejść albo zabrać się z nami. Szukam mojej siostry, córki Sławoja, Iriny. Zmuszono ją do małżeństwa z Gerhardtem. Nawet w kopalniach mówią. Nie wiem, gdzie Irina, ale orkowie pójdą z Sandorem znaleźć Irinę. A jak przy tym zginą Basiory, orkom z oczu snu nie spędzi. Może nawet lepiej zasną. Nie, no naprawdę. Teraz tak się wsłuchuję. I naprawdę, słyszę się patrzę z Warcrafta trójki, naprawdę. Z ręką na sercu to mówię. Siepacz z Warcrafta. Nie ma co. Naprawdę. Nie robię se jaj, uwierzcie mi. O. Jakiś tam pionek Gerharta sobie czmycha. To na razie idziemy tu. Zaraz. A nie, dobra. Czekajcie. Musimy sprawdzić niski. Dobra, atak. No i gites. Pyk. Werbie legionów. Tygodniowa produkcja stworzeń podstawowych jest większa o 2. Bardzo dobrze. Idziemy do podziemi, zobaczymy co tam jest. Bo nie chce mi się na razie czmychać przeciwko siłom Gerharta. Nie mam kryształów. Ach, pamiętałem. By nie mówić kryształy. O, nawet nie mam surowców tyle. Tu jest! To jeszcze tu idziemy. Tu idziemy, tu jeszcze są kamyczki. To sobie chapniemy może. Chociaż kamyczków mam dużo. Nie trzeba ich aż tyle. Orksów straciliśmy. Super. O! Do obrażeń jednostek strzelających. Super. Orkowie chyba też mają trzy jednostki strzelające, czyli teraz te, które mamy. Goblin i Centaur, ale jest jeszcze Cyklop, który chyba tym laserowym okiem strzela, tak? Dobrze mówię? O, leci Eduardo. Chyba będę musiał jednak iść na Gerharta. Co, skąd on tam idzie? Tu jest tak. Ty idziesz tu. No to będę musiał ten neutralny posterunek sobie wziąć. Tu jeszcze sobie wyszkolimy co nieco. No, złączcie się. Co to ma znaczyć? Czemu się nie chcecie złączyć? To jest aż na tak wysokim levelu? Dopiero teraz zauważyłem. Nie powiedziałbym, że Centaur jest aż na 5. Prędzej, nie wiem, 2., 3. Na 2. chyba był w 5. Nie pamiętam, naprawdę. Nie do zamku, nie pozwalam ci na to. Zostaniesz ukarany najwyższą ceną. No i dobra, straciliśmy, trudno się mówi. Ach, tu nie idę. Nie idę tam. Czekamy. I czmychamy. Ścigaj. Bez strat. I super, jeszcze level następny. Nowe jej drzewte menu. Posiłki, następny level. Pyk. Pyk. Odmów. Przebuduj. Dobra, to sobie zobaczymy, jak wygląda. Ło! Jakiś duch przeleciał. Pięknie to wygląda. Dobra, może teraz wejdę jeszcze raz? Nie wiem, czy mi wyszkoliło ich. Dobra, nieważne. Trudno się mówi. Tu jeszcze sobie może wejdę i pozbieram surowce. Ścigaj. Pięknie, coraz fajniej mi to wychodzi. Pyk, atak.
Bez strat, bardzo dobrze. I to by było chyba na tyle. Bo nie mam surowców ani na mury, ani na zrobienie dodatkowego centaura. Chociaż teraz mógłbym mur zrobić, ale centaura też by można było zrobić. No tu zrobię mur, bo zaraz już zamek jest gotowy. A tu znowu drewienko. Pyk. Pyk. Raz zrobimy tak. Ile byście tego chcieli? Tam 6000, nie, to i tak nie kupię tego. Nie kupię budyneczka. A tak. Pyk. Pyk. Dyplomacja skuteczniejsza o 10%. Nie wiem, czy taka dyplomacja się przyda z Gerhardtem. Chyba nie. No i dobra. Pyk. 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 Pyk, pyk, pyk. Pyk. Dobra. O, jeszcze drewienko mam. O, to super. To teraz tylko jeden muszę zrobić sobie. O, to teraz jest dużo lepiej. O, no. To jednak mi się uda. O, jest super. Dwa budyneczki w jeden dzień. Tylko teraz pieniążków mam mało. Zaraz je sobie odzyskamy. Niski atak, oczywiście. Pyk. 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 Co to? Dwa do mocy magicznej. Nie opłaca się. Tu jest jakiś znak. Do tego drogowskazu ktoś przywiązał krowę. Wyglądającą na dobrze odżywioną i zupełnie zdrową. Zapewne był to jakiś rolnik, który albo uciekł w popłuchu, albo postanowił rzucić swój fach. Jeśli nie, boisz się przesądów mówiących o zbiegach okoliczności, masz okazję uzupełnić zapasy żywności. Gdzie ta krowa? Gdzie ta krowa? Dajcie mi krowę! Ja wolę kurczaka z KFC. Orkowie by wpierdalali kurczaki. Tam czmychali do KFC hurtowo. Ścigaj. Pyk. Pyk. Czmychaliby orkowie do KFC i by było pięknie. Wpierdzielaliby kubełki Classic. Hot Wingsy, Strixy i inne pierduksy. Orkowie budują miasto dla ludzi z księstwa Wielka. Kiedy jeden z szamanów przewraca się, podbiega do niego orkijski wojownik. Rosalia podchodzi do nich, zabija orkijskiego wojownika, a szamana zapędza z powrotem do pracy. Trudno zachować spokój. Nie martw się, kralu. Nie musisz. Wpierdol dostanie. Pyk! Dostaniesz plaszczaka, jak... Rumuńska nauczycielka VS policjant. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Wow! Ile tu jest? Zajebiście! Nie no, szacun po prostu. Szaman, dlaczego ja mam walczyć z szamanem? Orkowie, wojownicy. Zajebiście! Dobra, dajmy turę. Teraz pewnie jeszcze odblokuje jednostkę szamana, nie no. Jam Turganek, szaman Majasz Ocalałych, a więc po co odbija orków? Bo Gerhard to mój wróg, a Kral przyjaciel. Orkowie pomagają mi w poszukiwaniach mojej siostry. Gąd też Fomfel! Fomfel Kuniakty! Kuniakty! Dobre imię. Siostrę moją Irinę poślubiono księciu wilków Gerhardowi, ale... Mówisz o Temurti. Orkowie zwą ją Temurti, żelazne dziewczę. Ta, co skróciła księcia, brata małego kuniaka. Wiesz coś o niej? Tak, zabrana w góry. Stara chata myśliwska księcia. Orkowie nosili zapasy, pokażą drogę. Nareszcie, kralu, dajmy mu jeść i opatrzmy mu rany. Nie,
Jak Kuniakti chce znaleźć siostrę, orkowie ruszyć teraz. Nie czekać bez postoju. Orkowie twardzi. Orkowie wytrzymają. Bardzo dobrze. I co my tu mamy? Nagrodę. Co mamy? Uciekać? Jaki sens by było ucieczka? Bez sensu. Sandor uratował już 3 osady orków. Słyszy, jak orkowie zwą Sandora? Kuniakti? Co to oznacza? Mały Kuniak. Ork Kuniak był na czele buntu przeciw cesarstwu Sokoła. Kuni! Dobre imię. Duma je nosić. To dla mnie zaszczyt, ale wolałbym usłyszeć o Sesek, któremu w końcu udało się odnaleźć siostrę. Sandor Kuń! 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 Ha! Cóż to za nazwy orków, ja pierdzielę. Oczywiście akceptacja. Pyk, akceptacja, następnych, akceptacja. Nie, no surowców teraz mam zajebiście dużo. Co to, jeszcze tu będą statki? Nie, chyba nie. Dobra, tu jest syrena. Ale my ją zostawimy chyba w spokoju, jeśli na to nam pozwoli. Albo nie, orkowie walczą. Jest szaman, ale nie mam kryształów. Mur sobie zrobię. I czekamy na następną turę, która już jest tak szybko, ekspresowo skończona przez komputer. Nie to co w kampanii przystani, gdzie trzeba było czekać 2 minuty, zanim komputer się zastanowi, czy zrobić ruch, czy nie zrobić. O! W stoczni pod bacznym okiem gwardzistów i kryfów pracuje grupka orków i goblinów. Jeden z goblinów pracuje... Nie, przepraszam. Próbuje się wymknąć, jednak zostaje powalony na ziemię. Kurde, co ja czytać nie umiem. I zabity przez pikującego gryfa. Nie podoba mi się, co robią te gryfy. Sandor uczy się warczeć po orkowemu. Nie brzmi jak Osesek. A czy Sandor... Czy Sandora nie podgładał głosu ten sam gość, co podgładał w Warcraftcie 3 gość Illidana? Coś mi się też kojarzy. Bo słyszę tak trochę Illidana. O. Dobra, jest wojsko, ale wysoki, ja sobie nie poradzę. Akceptuj. No, może i mam 2 zamki, ale kicha na razie. Trzeba narobić tych wojsk co nieco. Właśnie, jeszcze szamanów sobie wyszkolę. To już będzie zajebiście. Ile tych szamanów mam? 2. Przecież miałem dopiero co 10 chyba. Co mi tak szybko ich zjarało? Dość niski, coś mnie nie przekonuje ta walka. Wolę już wymienić surowce. Chociaż... I tak chyba nie dostanę z drogi krwi. Nie, tu jeszcze jest... Rzecz do dodania. Taktyka, czy co wziąć? Obadę, czy mi następny... Dam atak. Sorki, chwilkę mnie nie było, ale już jestem. Ktoś mi niestety musiał przerwać. Zapłaci mi za to. Dobra, koniec żartów. Trzeba czmychać. Czmychać i wymieniać surowce na szamana, który chce 5 kryształów. O, ile drewna chce. Ho, ho, jakieś odgłosy. Dziwne. W tle lecą. Szaman raz. Szaman 2. I dobra, lecimy dalej. A tu jest teren neutralny? Z jakiej racji? Z jakiej racji tu jest teren neutralny? Powiedzcie mi. Tu jest już teren tego. Ścigaj. Pyk, tu jeszcze kamyczki sobie chapniemy i już tu lecimy szybko. Oddajmy turę raz.
Lecimy dwa. Zobaczymy, co będzie tam u góry. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jeszcze nawet podziemia pasowałoby sprawdzić. O kurde, nie wyszkolę wszystkich. Na złoto wymiana. Raz, dwa, trzy, cztery. No cóż, jednego się nie opłaca szkolić. No to co, wygram z nim? Niski, to powinienem wygrać. To idziemy tutaj. Zobaczymy, czy mi się uda. Sandor wkracza ze swoimi wojskami na pole przed garnizonem księstwa Wilka, w którym więziona jest jej na ojejku. Wilczy żołnierze są kompletnie zaskoczeni. Nie spodziewali się, że natkną się na orków aż tak daleko w głębi terytorium swego księstwa. Połowa strażników ucieka na ich widok, a druga połowa szykuje się do obrony. Wśród obrońców pojawia się żołnierz nieco wyższej szarży i uspokaja swych podwładnych kilkoma szorstkimi słowami, po czym staje przed bramą fortu, spoglądając podejrzliwie w stronę najeźdźców. Wielu rycerzy. Kralu, masz jakiś plan? Orkowy, za broń i z rykiem do boju. Tja, a jak to nie wypali? Godna śmierć! To dobry plan, sędziu! Dla orków bardzo dobry! Przestań, już mnie nie śmieszysz, goblinie, nie to co wcześniej. No i dobra, minimalne straty. Tu jeszcze są orksy, oczywiście akceptacja, bardzo fajnie, tyle akceptacji orków. Mogę sobie napykać dużo wojska. Dobra, jakiegoś bonusa dostaliśmy. Tu co? Nie opłaca się. Pyk, tu jeszcze idziemy. Tu jest już teren przeciwnika. Zaraz. Niby chcę drogę krwi, ale za to przyjmowanie wojsk orków cały czas dostaje drogę łez. To jest trochę denerwujące. Ścigaj oczywiście. A ja chcę drogę krwi. Mimo, że bardziej by się nawet opłacał drogę łez. Pieron wie, nie znam się. Ale ma być krew to krew, powiedziałem raz i tak ma być. Tu jest zameczek, tylko pewnie jeszcze wojska nie będę mieć na tyle, żeby sobie poradzić z przeciwnikiem. O! Wysoki, Markus. To nie, dziękuję. To nie, dziękuję. Podziękować. I Markus ma bardzo dużo wojska. Nieładnie. Wiecie co? Ja też nie mam za dużo miejsca już na dysku, żeby coś nagrywać. Niestety dzisiaj mam bardzo mało. A czy Anton Czy Sandor wygra? Dowiecie się w następnym odcinku i następny odcinek to będzie bardzo krótka sesja i zaraz pewnie po tamtej sesji zacznę drugą misję, więc czy Sandor wygra? Czy Markus przegra? Dowiecie się w następnym odcinku. Także to by było na tyle. Do usłyszenia. Na razie. Tronka, smaczna kromka albo kubełek klasik do wyboru, do koloru.